funkcjonariuszowie, melduję pododdziały na uroczystości poświęcenia oraz przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Do gaszenia pożarów używano ręcznej sikawki, toporów, łopat, bosaków i wiader. Straż ogniowa była wzywana do pożaru sygnałówką, a konie do zaprzęgu strażackiego dostarczali miejscowi rolnicy. Mimo tak skromnego sprzętu akcje ratownicze przebiegały bardzo sprawnie, a oddział strażaków był doskonale wyćwiczony w posługiwaniu się tym skromnym sprzętem. Nasza jednostka nadal. Panią senator Angelikę Modrzanowską. Członka prezydium zarządu głównego Adama Nowaka. Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego Elżbietę Nawrocką. Starostę Wieruszowskiego Andrzeja Szymanka. Radnych powiatu. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wieruszowie Ryszarda Orbąskiego i radnych Rady Miejskiej. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie, wszystkich druhów, media oraz wszystkich mieszkańców Wieruszowa. Dziękuję bardzo. Proszę burmistrza Wieruszowa Bogdana Nawrockiego krótko przemowę. Jestem przekonany, że wszystkim tu zebranym niewątpliwie leży na sercu dobro naszej wieruszowskiej społeczności, jej bezpieczeństwo, rozwój i zgoda w działaniu. Razem jesteśmy odpowiedzialni za owoce naszej pracy, za działania i dorobek minionych pokoleń. Jako gospodarz tej wieruszowskiej ziemi jestem zobowiązany dbać o nasze wspólne dobro. Tu jest nasz dom, rodzina, tu jest nasza mała ojczyzna. W dniu dzisiejszym możemy wraz ze strażakami cieszyć się z nowego samochodu ratowniczo-bojowego, którego uroczystego poświęcenia i oddania do użytku będziemy za chwilę świadkami. Jednostka OSP Wieruszów w tym roku obchodziła jubileusz 132-lecia istnienia. W jej szeregach jest 120 druhów ochotników, z czego 30 jest czynnych zawodowo i uczestniczy w akcjach ratowniczych. Od 2000 roku jednostka ta jest w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego. Na wyposażeniu jednostki jest obecnie średni bojowy samochód zakupiony. Jednostka została w dużym stopniu doposażona dzięki wsparciu finansowemu z funduszu składkowego KRUS oraz z budżetu gminy. Między innymi na wybudowanie i podłączenie obiektów OSP do osiedlowej sieci cieplnej, kanalizacji, docieplenie i wymiana dachu, jak również znaczne dofinansowanie na działalność orkiestry dętej OSP. Swoją działalność jednostka również rozwinęła w pracy z młodzieżą i dziećmi.
Przykładem są młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców, ale przede wszystkim powstała 2 lata temu pierwsza w Polsce dziecięca drużyna OSP. Dzięki zaangażowaniu druha Andrzeja Pilucha i wsparciu rodziców dzieci ta najmłodsza drużyna odnosi duże sukcesy i promuje działalność OSP, a w szczególności w Wieruszu. W trakcie budowy nowej drogi szybkiego ruchu S8 stało się oczywiste, że jednostka z Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego w naszej gminy powinna zostać wyposażona. Drugą w kolejności jest jednostka OSP w Wyszanowie. Nowy samochód marki Mercedes stanowić będzie rzeczywiste i techniczne wsparcie dla działalności naszych druhów, stojących na straży ludzkich domostw, dobytku, pomagających w likwidacji klęsk żywiołowych, a często ratujących ludzkie zdrowie i życie. Nam wszystkim bez wyjątku zależy na jak najlepszym wyszkoleniu i wyposażeniu jednostek straży pożarnej, bo właśnie narzędzia w rękach doświadczonych użytkowników może przynieść wielkie korzyści. Wierzę, że ten nowoczesny wóz strażacki zaopatrzony wysokiej jakości osprzęt sprosta stojącym przed naszymi strażakami zadaniom. Będą mogli razem jeszcze skuteczniej nieść pomoc ludziom, ratować ich dobytek, chronić środowisko naturalne. Życzę wszystkim sponsorzy darczyńcy. Pragnę podziękować serdecznie tym, którzy poprzez osobiste zaangażowanie w pozyskiwaniu potrzebnych środków przyczynili się, by ten nowy samochód stanął tu, w Wieruszowie, a tym samym przyczyniają się do coraz lepszej organizacji służby pożarniczej OSP w naszej gminie. Razem możemy uczynić na tym polu bardzo wiele. Ten nowy pojazd bojowy to nasz wspólny sukces, to symbol kontynuowania dobrej tradycji dbania o nasze wspólne bezpieczeństwo. To efekt wspólnego działania jednoczącego człowieka z człowiekiem w imię dobrej sprawy, po to, aby lepiej można było pomagać bliźnim i służyć. Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek. To nasz wspólny dorobek, to nasza wspólna duma, to nasz wspólny honor. Drodzy strażacy, wasza społeczna praca wymaga wielu wysiłku i odwagi. Niech będzie zawsze należycie doceniana i wspierana przez całą społeczność nad bezpieczeństwem, której czuwacie każdego dnia. Dziękuję wam za to z całego serca. W naszym kościele. Dlaczego? Że jest poświęcenie samochodu? Nie, bo jest Dzień Pański. Eucharystia jest w centrum, ale modliliśmy się za was i za wszystkich, którym posługujecie. Tak się przedziwnie pięknie składa, że w 2007 roku, kiedy odbieraliście ten mniejszy samochód Forda na Jasnej Górze w Częstochowie, no to też poświęcałem tam. Nie wiedziałem, że za parę lat Pan Bóg mnie tutaj pośle i będę miał zaszczyt poświęcać większy jeszcze, piękniejszy samochód i w tak wspaniałym, doborowym gronie. Przyzywamy Straży Pożarnej na ręce pana komendanta za zaangażowanie i włączanie się również w różne uroczystości religijne, patriotyczne, które wraz z Kościołem w tym mieście, w tej naszej małej ojczyźnie są organizowane. Chciałbym, zanim dojdę drugiemu człowiekowi, polećmy także wszystkich tych w naszej modlitwie krótkiej jeszcze raz, którym będziecie posługiwać, którym będziecie spieszyć z pomocą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię. Dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów twojej woli. Spraw, aby ten samochód pożarniczy, dzieło twoje i pracy ludzkiej, dzięki twemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka, dla dobra Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieruszowie. Za stawienicę świętego Krzysztofa, za stawienicę świętego Floriana, patronów Ochotniczej Straży Pożarnej, ustrzeż, Panie, wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu, od wszelkich nieszczęść duszy i ciała, aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu. Niech ten samochód będzie pobłogosławiony dla twojej chwały i dla pożytku ludzkiego w imię Ojca i Syna.
imieniu całej naszej jednostki składam gorące podziękowanie za przyznany nam samochód, który usprawni na przydatne. Ze swojej strony zapewniam, że uczynię wszystko, co w mojej mocy, ażeby ten pojazd nigdy nie zawiódł. Proszę prezesa OSP w Wieruszowie, druha Andrzeja Skupińskiego oraz burmistrza Wieruszowa Bogdana Nawrockiego o wręczenie podziękowań dla osób i instytucji, które przyczyniły się do finansowania zakupu wozu bojowego. Podpisał uchwałę prezes Zarządu Oddziału Gminnego Andrzej Piluch. W oddziale spoczni! Osoby wyróżnione! Przed front szyku wystąp! O wręczenie wyróżnień poproszę prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlaka, senator Angelikę Możdżanowską, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Waldemara Kopackiego, druha jest właśnie to przesłanie, że rycerze Floriana to my. Strażacy są tymi współczesnymi rycerzami, którzy bronią współmieszkańców, sąsiadów przed różnymi żywiołami, przed zagrożeniami, przed niebezpieczeństwami i w pewien sposób ta walka z żywiołami ich też umacnia, sprawia, że stają się silniejsi, odważniejsi i potrafią z tymi niezwykłymi, dramatycznymi zjawiskami się zmagać. Bardzo ważne jest, abyście tutaj kontynuowali tą piękną rycerską tradycję, bo to powiązanie tradycji i nowoczesności jest widoczne właśnie w strażach pożarnych. Bo pamiętacie o tych, którzy byli przed nami, o tych, którzy zakładali tą straż, o tych, którzy ją budowali, ale też cały czas jesteście nowocześni, tak jak u zarania nowoczesny sprzęt służył ochronie ludności, tak dzisiaj ten nowoczesny samochód też będzie sprawiał, że ludzie będą czuli się bezpieczni. I ci, którzy tu mieszkają, i ci, którzy przez ten rejon przejeżdżają. I ta tradycja i nowoczesność splata się także w takim ciekawym zjawisku w strażach pożarnych, że jest swego rodzaju harmonia pokoleń. Bo tu każde pokolenie ma swoją rolę, swoje zadanie do wykonania. Do akcji wyjeżdżają ci najsilniejsi, ci najmocniejsi, ale jest miejsce dla najmłodszych i tu macie wspaniałą drużynę młodzieży, dzieci, ale jest też miejsce dla najstarszych, którzy i kultywują tradycje i piszą historię. Dla was, dla straży pożarnych całego regionu i całej gminy jest tutaj bardzo budująca i bardzo ważne jest, że każde pokolenie ma tutaj swój szacunek, miejsce i uznanie. I trzecie zagadnienie, trzecie zjawisko, gospodarność. Chcę podkreślić, że państwa z firm ubezpieczeniowych, ale z drugiej strony dzięki współpracy z samorządem wojewódzkim i tu ukłony dla pani Elżbiety Nawrockiej, bo to są decyzje właśnie samorządu wojewódzkiego. Środki z Funduszu Ochrony Środowiska wspierają rozwój tej lokalnej społeczności, a także inne
środki przekazane przez sponsorów. Tu wielkie ukłony dla tych firm i tych ludzi, którzy przekazali swoje środki na straże pożarne. Zachęcam do tego, żebyście pamiętali o tym 1%, który każdy ze swojego dochodu może na straż pożarną, konkretną straż pożarną przekazać. Myślałem, że pani senator Możdżanowska jest tutaj zagraniczna, ale okazuje się, że na terenie powiatu pracowała tutaj i ma wielu przyjaciół, znajomych, z panem starostą włącznie. Także teraz rozumiem, dlaczego tak mi przypominała o Wieruszowie i o tych tutaj zobowiązaniach. Chcę też podziękować panu burmistrzowi. Państwo obywatelskie sprawiają, że ludzie znajdują sens takiego społecznego działania. Nie tylko dla siebie, ale także dla tych, którzy są naszymi sąsiadami, dla tych, którzy są naszymi braćmi. I tu podziękowanie dla samorządu i życzenia, żebyście w tych wyborach wybierali dobrych gospodarzy, takich, którzy potrafią środki z różnych stron, z różnych źródeł łączyć po to, żeby ta lokalna społeczność się rozwijała. Potrafią też wyciskać Brukselkę, żeby żadne euro się nie zmarnowało, tylko tutaj do nas przywędrowało dla rozwoju naszego lokalnej ojczyzny. I na zakończenie podziękowanie dla księży. Pamiętam kiedyś taką historię, o której kardynał Macharski mi opowiadał, że w kościelisku swego czasu straż pożarna otrzymała motopompę, nową motopompę, no był pożar i oni wyjechali ze starą. Więc wszyscy się pytają, a czego żeście nowej nie wzięli? A na to oni mówią, no nie mogli my, bo nie poświęcona. Więc ponieważ wasz samochód jest poświęcony, to nie macie już teraz żadnego wykrętu. Ma szybko i sprawnie służyć tutaj do ratowania ludzi i do tego, żeby wszyscy się czuli bezpiecznie. Wszystkiego najlepszego. Szczęść Boże. Gratuluję tego wspaniałego zakupu. Niech służy wszystkim mieszkańcom, Bogu chwało, na chwałę ludziom, na ratunek. I niech ten etos strażaka, który dzisiaj prezentują druhny i druhowie, bezpieczeństwo, zasady, wartości, moralność, a także oddana służba społeczna, przekazywane są z pokolenia na pokolenie. I życzę wszystkim żonom, narzeczonym wyrozumiałości, bo wiem, jak w domu jest mieć strażaka czy myśliwego. Wszystkiego dobrego. O zabranie głosu mieszkańców, jak i osób przemieszczających się po drogach lokalnych i nowo wybudowanej drodze S8. To wy, drodzy strażacy, w chwili wystąpienia zagrożenia zawsze jesteście pierwsi. Gratuluję sprawności, wyszkolenia, coraz lepszego sprzętu, nowego samochodu i skuteczności działań. Również efektywności działań gratuluję wszystkim tym decydentom, dzięki którym udało się zmontować finansowo budżet, który umożliwił zakup nowego samochodu strażackiego dla jednostki. Drogie druhny i druhowie strażacy, obecność tak znamienitych gości, którzy przyjechali do Wieruszowa na dzisiejszą uroczystość, to co jest najważniejsze, życia, zdrowia rodzin oraz ochronę majątku. Jako radna Sejmiku Województwa Łódzkiego i dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Łodzi chciałam zapewnić, że niezwykle wysoko cenię sobie odpowiedzialność strażaków, a szczególnie ochotników, za wykonywane zadania, za oddanie służbie publicznej i zaangażowanie społeczne, jakie wkładacie swoją pracę. Wynikiem tej współpracy są pozyskiwane środki na doposażenie tej i innych jednostek OSP z funduszu składkowego KRUS. Jest mi również niezmiernie miło, że jestem czarownicą, ale słowa dotrzymałam. Pozostał jeszcze do realizacji dalszej kolejności OSP Wyszanów, ale tylko pod jednym warunkiem, że nie boją się czarownic, a zaproszeni goście ponownie pomogą. Na zakończenie gratuluję wręczonych odznaczeń, wyróżnień i podziękowań. Pozostaje mi już tylko życzyć owocnej i bezpiecznej służby. Niech was Bóg prowadzi. Dziękuję. Przybyło dość sporo wozów bojowych. Mamy więc dobrze przygotowane jednostki ochotnicze. W każdej jednostki decydują dwa czynniki. Człowiek dobrze przygotowany, wyszkolony i dobrej jakości sprzęt. Dzisiaj w gminie Wieruszów mamy kolejny samochód nowoczesny. W związku z tym siła bojowa tej jednostki wzrosła i my wszyscy dzięki temu możemy się czuć bezpieczniej.
Gratuluję nabycia tego samochodu. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten samochód mógł znaleźć się dzisiaj tu w Wieruszowie, w powiecie wieruszowskim. Ponieważ w tym samochodzie będą jeździć ludzie, oni muszą być, poza tym, że są dobrze przygotowani, również zabezpieczeni w odpowiednie stroje, w ubiory, urządzenia ochrony osobistej. Ja chciałem skromny upominek przekazać na ręce prezesa rękawice ochronne. Myślę, że przydadzą się kilka kompletów do waszej pracy. Życzę wam wszystkiego dobrego, a przede wszystkim tylu powrotów, co i wyjazdów do akcji. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę burmistrza Wieruszowa Bogdana Nawrockiego. Gratulować zarządowi jednostki OSP wytrwałości w staraniach o pozyskanie środków na ten samochód. Naprawdę kosztowało ich to bardzo dużo. Często żeśmy na ten temat rozmawiali. Była to momentami naprawdę droga przez mękę, ale udało się. Druhowie, czego ja bym wam chciał życzyć? Dla tej naszej małej ojczyzny, dla naszych mieszkańców. Ale sam człowiek nie wystarczy. Ważny jest również sprawny sprzęt bojowy, pożarniczy. Dlatego jest to wyjątkowy dzień dla waszej jednostki. I zapewne wszystkie serca strażaków się dzisiaj ratują. Dziękuję wam, drodzy druhowie, tak jak zawsze to czyniłam przez wszystkie lata, przez dziesiątki lat, za przyjęcie odpowiedzialności za losy strażackiego środowiska, za wciąż podjęcie nowych zadań. Serdecznie gratuluję społecznego zaufania. Serdecznie gratuluję strażakom odznaczonym. Liczę, że wspólnym wysiłkiem ukształtujecie swą przyszłość na miarę społecznych potrzeb i oczekiwań, na miarę waszej tradycji strażackiej. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Strażacy dobrze wiedzą, że najważniejsze w naszej służbie jest Bóg, honor i ojczyzna. Życzę pomyślności w realizacji zadań w środowisku waszego działania, satysfakcji i uznania zdrowia i szczęścia osobistego. Niech święty Florian, patron strażaków, wam błogosławi, umacnia, dodaje siły, aby każdy dzień upływał w zdrowiu i Bożym błogosławieństwie. Życzę tej wielkiej nadziei, która ożywia ufność w lepsze jutro i daje siły do ponoszenia trudu, tego niełatwego, strażackiego trudu. Filadę. Rozkaz. Oddziały, patrz, oddziały, spocznij. Brawo! Brawo!